W pierwszej kolejności chciałbym powitać naszych znamienitych gości, zwłaszcza panią konsul Wu Qian z Ambasady Chińskiej Republiki Ludowej. No i wszystkich naszych znamienitych gości jest państwa nasza inicjatywa jest pokłosiem konkursu na pomnik dedykowany tancerzom baletu przed Teatrem Uniwersytet Muzyczny z Katedrą Tańca, Warszawski Zespół Tańca Współczesnego. Wszystkie te instytucje dzięki autorytetowi pani prezes Bożeny Kociołkowskiej chętnie pokazały swój kunszt i swoją sztukę tańca naszym artystom. Rezultat możemy obejrzeć na ścianach Galerii DAP 3. Dobry wieczór Państwu. Witam wszystkich bardzo, bardzo serdecznie. Wszystkich gości, wszystkich artystów, którzy zechcieli wziąć udział w naszym programie. Pozwólcie, tylu wspaniałych ludzi, zwłaszcza, że wszyscy ci ludzie wykonali pracę non-profit, powiedziałabym delikatnie. A więc poza wspaniałymi artystami, którzy przez 3 miesiące uczestniczyli w warsztatach, na których opowiadaliśmy o historii tańca, oglądaliśmy literaturę baletową. Byliśmy w instytucjach, w których tę dziedzinę sztuki się uprawia, a więc w szkole baletowej, Akademia Muzyczna, Uniwersytet Muzyczny, przepraszam, ale to zmieniona nazwa, Uniwersytet Muzyczny, Katedra Tańca, Warszawski Teatr Tańca, no i wreszcie balet, Polski Balet Narodowy w Teatrze Wielkim. Te wszystkie instytucje otworzyły nam, mogli to widzieć. Sztuka jest religią, mistyczną więzią, która duchowo zespala wybrańców. Czy Państwo się z tym zgadzacie? Proszę Państwa, tyle tylko, można by bardzo dużo jeszcze opowiadać, ale oddaję Państwu. Myślę, że będę wyrazicielem uczuć wszystkich uczestników. Ogromna wdzięczność z naszej strony dla Pani za wspaniałe przygotowanie tych warsztatów. To była ogromna praca. Myśmy się naprawdę dużo dowiedzieli. Zdobyliśmy ogromne materiały. Może za mało było czasu, żeby te wszystkie materiały należycie jeszcze przetworzyć, przyswoić sobie. Jestem przekonana, że przez lata będziemy czerpać z tego wszystkiego, co tutaj otrzymaliśmy. To było wspaniałe przeżycie. W tej chwili na pewno wiele nakładu pracy kosztowało przygotowanie tych wszystkich wykładów, projekcji, prezentacji. Także bardzo, bardzo dziękujemy. A ponieważ im dalej w las, tym więcej drzew. Mam świadomość ogromną, że my dopiero raczkujemy malowniczą kapuścianą głowę Pani wręczam jako podziękowanie i berło dla królowej naszej tańce. I dziękujemy serdecznie. I po prostu zrobiła. Świetne. To jest fajne, bo
ona odpowiadała. Bardzo robiła. Ale to jest ładne, nie? Ale nie na fajnie. Dobry, Aniu. A ja? Ja lubię też nagrywać, wiesz? A, okay. Dzięki temu jest też dokumentacja, kiedy miałam warsztatach, była jakiś też nagrywa kołownikowego filmu. To też było fajne. Tak, i szybko to przyjmuję, wiesz, jakąś muzeum.